Witajcie w Gwiazdach na wyciągnięcie ręki. Tym razem będzie o symulatorze przesunięcia ku czerwieni. Zażartuję, ponieważ akurat w studio mamy dzisiaj bardzo gorąco, więc czuj jak moje ciało przesunęło się w kierunku czerwieni. Po prostu emituje więcej energii, ale tak na poważnie. Proszę państwa, są takie efekty, które mogą spowodować, że obserwowany obiekt na niebie jest bardziej czerwony niż w rzeczywistości. To będzie efekt Dopplera, o czym za chwilę opowiem i pokażę Państwu piękny symulator tego zjawiska. Aby o tym opowiedzieć, do tego zainspirowała mnie lektura czasopisma Urania Postęp Astronomii z 2019 roku, gdzie napotkałem na przepiękne zdjęcie gromady galaktyk CI0024 17. Przepiękne galaktyki, odległe od nas o miliony lat, świetnych no właśnie, im dalej są od nas galaktyki tym są bardziej przesunięte ku czerwieni, ponieważ wszechświat ekspanduje i im dalej jest obiekt, tym szybciej od nas ucieka. No i właśnie warto by teraz trochę więcej dowiedzieć na temat tego przesunięcia ku czerwieni wynikającego z ekspansji wszechświata. Po prawej stronie widzicie państwo diagram, który pokazuje takie dwa pionowe słupy, dwie piękne tęcze w pionie. To są spektra gwiazd i to zobaczył Edwin Hubble na początku XX wieku, kiedy obserwował galaktyki. Okazało się, że po lewej stronie jest widmo pierwiastka linie widmowe które powinniśmy zaobserwować na tle odpowiednich kolorów czyli, krótko mówiąc, te prążki absorpcyjne w widmie. Ciemne prążki powinny być w tych miejscach po lewej stronie, ale, no, właśnie Edwin Hubble zaobserwował, że one są systematycznie wszystkie przesunięte w kierunku czerwieni. Skąd to się bierze? Efekt Dopplera, proszę państwa. Na tym takim rysunku trochę satyrycznym, gdzie mamy samochodzik, jest pokazany efekt Dopplera dla dźwięku. A więc zobaczcie państwo, że samochód emituje dźwięk. Jak się nie porusza, no to te fale się tak symetrycznie rozchodzą. Ale jak ruszył, no to widać, że te jakby fale się kondensują. Co to oznacza? Po prostu mamy dźwięk o podwyższonej częstotliwości, a za samochodem jest dźwięk o obniżonej częstotliwości. Ten sam efekt działa podobnie dla światła, czyli dla fali elektromagnetycznej. Pokażę Państwu teraz symulator, który jest dostępny pod linkiem u góry. Można sobie wejść na tą stronę. I skorzystać z przeglądarki, żeby ten symulator uruchomić. A można sobie ściągnąć plik SWF na swój komputer, do czego Państwa zachęcam, i potem w dowolnym momencie już uruchamiać symulator. S to jest źródło sygnału, oto jest obserwator. Możemy sobie uruchomić naszą symulację i wystartować emisję sygnału. Sygnał to jest ta linia taka sinusoidalna. A detektor to jest na dole. Jak tylko dojdzie fala, to się pojawi detekcja. I, proszę Państwa, nic by się nie działo, ale zobaczcie, co się będzie działo, gdybym zaczął obserwatorem zbliżać się do źródła tego sygnału. Zobaczcie, co się stanie. Obserwator, czyli ta dolna część pomiaru, widzi, że częstotliwość się zwiększa, a więc jak się zbliżamy, to Gdyby to było światło, fala elektromagnetyczna, po prostu obiekt wydawałby nam się bardziej niebieski. Co będzie, jak będzie się obiekt oddalał albo źródło? Akurat możemy sterować obiektem. Proszę popatrzeć. Obserwator zauważy, że to źródło, które obserwuje, na przykład gwiazda albo galaktyka, po prostu promieniuje z częstotliwością mniejszą, a więc długość fali się Zwiększa, a więc mamy przesunięcie ku czerwieni. I tak to proszę Państwa działa. Możemy sobie nawet zwiększyć tutaj częstotliwość sygnału i wtedy będziemy ten efekt widzieli jeszcze precyzyjniej. Zatrzymujemy symulację i przechodzimy do drugiego symulatora. No bo chciałbym Państwu pokazać, jak to wygląda z punktu widzenia astronoma. Jak to przesunięcie ku czerwieni możemy sobie wyobrazić zobaczyć. I tutaj proszę państwa drugi symulator. Również zachęcam do tego, żeby wejść na stronę tej symulacji. Jest ona udostępniona. Symulacja na stronie The University of Nebraska w miejscowości Lincoln. Wszystko jest w domenie publicznej, także można dowolnie wykorzystywać do tego, żeby się samemu nauczyć albo żeby nauczyć kogoś. To jest proszę państwa symulator przesunięcia ku czerwieni i tutaj od razu jest definicja Przesunięcia ku czerwieni, które wykorzystują astronomowie, zamiast podawać na przykład, że galaktyka jest odległa o miliardy lat świetlnych od nas, astronomowie podają z równe na przykład 1, 2, 3, 4. I to już oznacza miliardy lat świetlnych. Definicja długość fali obserwowanej, odjąć długość fali emitowanej, podzielone przez długość fali emitowanej. No i co tutaj możemy sobie zobaczyć? Możemy sobie, zobaczcie Państwo, redshift 0 przesuwać, zwiększać redshift do 1. Co się wtedy dzieje? Zobaczcie Państwo, że ten rozkład widma obserwowany jakiejś na przykład galaktyki odległej, on nam się zmienia, po prostu to widmo, jak jest nieprzesunięte, to nam się przesuwa dla galaktyki przesuniętej o Z1, czyli uciekającej, w taki sposób. Wypłaszcza się. Zobaczcie Państwo, że ta emisja, którą tutaj widzimy, ona chowa nam się w zakresie podczerwonym. Także z Ziemi trudno taką galaktykę obserwować. Jaki z tego wniosek, proszę Państwa? Otóż warto obserwować emisję galaktyk, tych najdalszych. Na przykład w podczerwieni, żeby dogonić, jakby te fale, zobaczyć to, co nam umyka w zakresie widzialnym, dostępnym na Ziemi. I to właśnie robi teleskop kosmiczny Jamesa Weba. Zachęcam Państwa do tego, żeby śledzić wyniki tego teleskopu, a przy okazji warto zaznajomić się z tymi dwoma symulatorami na spokojnie, w domowym zaciszu, popijając. Herbatkę czy kakałko. Astronomiczne oczywiście. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do tego, żeby patrzeć w niebo, czasami używając komputera. Do zobaczenia!